Proszę Państwa, jesteśmy na Pradze Południe w Warszawie. Wszędzie, jak to się mówi, wiocha na płocie. Mówię, za jakie grzechy ja tutaj mam cierpieć w tej wiosze na płocie. Proszę Państwa, dziad z babą przeszli, stoją za mną i gapią się. Cygan z cyganką przeszli, to się nie tak gapili, jak ten dziad z babą. Państwo, zobacz. Tutaj jest zajezdnia tramwajowa. Taka ta druga, ostatnia, Gocławek. No i teraz tak. Jadę z Woli tramwajem 26, ale żeby tu dojechać, to trzeba się przesiąść. W trójkę, 24, 9. Tak, bo tu jest ta pętla, proszę Państwa. Zapraszam. No i tam, na Wolskiej 81, proszę Państwa, jest krzak. A przy krzaku tablica, że tutaj Niemcy rozstrzelali i spalili ludzi. Ja mówię, Boże, za jakie grzechy? I teraz jeszcze nie chcą dać Polsce odszkodowania. To jest coś okropnego, proszę Państwa. No już cygan z cyganką to sobie poszli. No, ale jakoś tak bezkrytycznie, bezproblematycznie. Natomiast te katolickie typy różne z Szembeka 10 razy muszą obejrzeć ciebie, popatrzeć się, proszę Państwa. No, i te bloki, Państwo zobaczą, fajne są, przez drzewo. Tu kiedyś taką Bogusię odwiedzałyśmy, prawda, ale już ona tu nie mieszka. Z tym Mirkiem tam stoją, proszę Państwa. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra, że tam stali, proszę Państwa, że tam stoją, mówię, te dziady, a cyganie, no taki cygan gruby oczywiście, baca, 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 a babka, jego żona, cyganka, pobiegła wcześniej i tacy, proszę Państwa, szczęśliwi, że zaraz będą w domku kawkę pić. Ja wypiłam kawkę w Eurobank, wpłaciłam sobie 700 zł i będę żyła jak Lord Cox. W to nie wsiądę, bo ten 125 to na Wolę już nie dojedzie, jak to kiedyś, jak mieszkałam na Grzelszczaka, to jeździłam, no F-ka potem też jeździła, pospieszny, czerwony, F, 125 i F, a teraz ani F tam nie jeździ, pospieszny. Ani ten nasz 125 czarny zwykły. Tutaj w Polsce, jak to w Polsce, gapią się, bo ty pokazujesz oszą na jubilerski. Niesamowite, nie?